Cześć, jestem Efrio, a w tym wideo przedstawię, w jaki sposób zdobyć wszystkie gwiazdki, w dodatku wersja reżyserska do gry Escape Plan. Pierwszy poziom rozpoczynam od nadymania mała. Gdy tylko wypełnimy go powietrzem, staramy się ustawić go głową w prawym kierunku, a następnie kierujemy się lekko w lewo. Gdy go ściśniemy, nie możemy przelecieć za daleko, ponieważ zetnie nas żyletka. I teraz trzymamy się bardziej prawej krawędzi. Za chwilę lekko zmienimy kierunek, bo musimy się wytrzymać lewej krawędzi, inaczej zdejmą nas łapki. I ponownie. Podczas imprezy w stylu Tiki zajmujemy się najpierw sługusami, którzy znajdują się po prawej stronie. Aby się ich pozbyć, możemy użyć wystrzeliwanych tutaj co chwilę kiełbasek. Zbieramy ich najpierw wszystkich na tratwie, korzystając ze śmigieł, zdejmujemy ich po kolei przy pomocy kiełbasek. Sługusi zdjęci, możemy przesunąć tratwę i przedostajemy się małym na drugą stronę. Aby z sukcesem zatańczyć na popiele, nie możemy się zwieść tym, że na górze, na piętrze wyżej, znajduje się przycisk. To, co musimy zrobić, to schować się małym na samym dole, umieścić sługusów na samej górze, a następnie spokojnie zatańczyć małym na popiele. Skąpiradło. Jedyna trudność na tym poziomie polega na tym, że na środkowej platformie znajdują się trzy sejfy. W związku z tym należy znacznie intensywniej kręcić śmigłem, środkowym śmigłem, aby przemieścić je odpowiednio wysoko do góry. Jednak gdybyśmy przestali, to po chwili sejfy sprawią, że platforma spadnie na dół. Na tym poziomie wielokrotnie musimy synchronizować przystanki zarówno mała, jak i duża. Dzięki temu nie zostaniemy polani kwasem, który wydobywa się z tych beczek przemieszczających się nad poziomem. Po stanięciu na wadze wysuwa się platforma i możemy przejść nad
przepaścią. Oczyszczamy sobie drogę przy pomocy duża. I teraz wprawdzie znajdujemy się pod daszkiem, ale tak naprawdę zdążymy jeszcze przekręcić dźwignię i schować się w tym domku. Jest to konieczne, aby uzyskać dobry czas. Stanięcie na tej wadze odwraca sposób zamknięcia drzwi. W związku z tym umieszczamy na niej duża i możemy się wydostać małym. Następnie przekręcimy tą dźwignię i również duż będzie mógł się wydostać. Czekamy jedynie, aż minie nas beczka z kwasem. Lepiej przyspieszyć się i uciec małym. Jedyne co teraz wystarczy zrobić, aby otworzyć drzwi kończące poziom, to stanąć na tej wadze zarówno małym, jak i dużym. Jeden z bardziej skomplikowanych poziomów w tym dodatku, jeżeli chodzi o liczbę zagadek. Na samym początku zajmujemy się sukcesami. Ich eliminowanie jest dosyć proste. W przypadku pierwszego, jak i drugiego, wystarczy potraktować ich wysuwanym elementem. Trzeciego sługusa będziemy musieli zrzucić na dół. Ok, pozbyliśmy się sługusów. Teraz musimy wjechać na górę. I kierujemy się w dobrym kierunku, aby stanąć na platformie. Dopiero gdy staniemy na tej platformie, otworzą się drzwi i będziemy mogli ukończyć poziom. No i teraz wystarczy skierować duża do drzwi wyjściowej. Do radiatora podchodzimy ze spokojem. Główna trudność tego poziomu polega na tym, aby odpowiednio nachylać pada. Nadymamy się małym. Musimy go odczepić od butli z prawej strony, bo w tym kierunku będziemy lecieć. I teraz usuwamy kolejne przeszkody z toru lotu. Staramy się przelatywać jak najbliżej tych elementów pod napięciem. Dzięki temu uzyskamy dobry czas. Aby nie poraził nas prąd, wysuwamy wszystkie skrzynie, do których doprowadzone jest napięcie, a następnie wciskamy przycisk, dzięki czemu wysunie się platforma, po której spokojnie możemy przejść na drugą stronę.
Ukończenie tego poziomu jest możliwe na dwa sposoby. Albo będziemy chodzić po tych skrzyniach, wskakiwać na śmigło, kierować się po tych skrzyniach z powrotem w lewo, iść po schodkach i spadać z powrotem z tych skrzyniek nieco niżej. Albo, jak pokazuję teraz, skaczemy od razu z najwyższej wysokości i jedyne, co musimy w takiej sytuacji zrobić, to zgrać spadanie mała z ruchem tych śmigieł. Na tym poziomie musimy w odpowiedniej kolejności wysuwać i wsuwać skrzynię. Na samym początku blokujemy po prostu to skrzydło i przesuwamy się w prawym kierunku. Ups. Następnie, zanim polecimy do góry, musimy przesunąć tą skrzynię i od razu lekko popchnąć bąbelek do góry, aby skrzydło nie zdjęło nas od dołu. I teraz kierujemy się praktycznie na środek, pomiędzy tymi elektrycznymi elementami. I jak najszybciej przebijamy bąbelki i schodzimy dalej. Na tym poziomie najważniejsza jest tak naprawdę świadomość sekwencji działań. Tutaj wciskamy przycisk. Jak widać, zjechała ta winda. Musimy od razu wyczyścić drogę dla sejfu, aby spadł on tutaj do pojemnika po lewej stronie. Gdybyśmy tego nie dopilnowali na początku, musielibyśmy czekać, aż winda zjedzie z powrotem na górę i z powrotem na dół, czekając na kolejny sejf. Stracilibyśmy na tyle czasu, że nie byłoby szans, abyśmy mogli zdobyć 3 gwiazdki na tym poziomie. I teraz już po prostu kierujemy mała do wyjścia. Rozwiązania wszystkich zagadek poziomu hipnoza znajdują się tak naprawdę na ekranie. Na początku mamy strzałkę do góry, która wskazuje miejsce położenia mała na samym początku. W związku z tym nim ruszamy. Przechodzimy dalej, po prostu wysuwając skrzynię i torując sobie drogę do windy. Wysuwam i wsuwam tę skrzynię zgodnie z sekwencją, która jest narysowana pod tymi wysuwalnymi platformami na samym dole. Dzięki temu, po wciśnięciu przycisku, nie porazi nas prąd. I ruszamy dalej. Te platformy się kolejno wysuwają, a po chwili zaczną się wsuwać. Aby po wciśnięciu kolejnego przycisku nie poraził nas prąd, musimy zmienić ustawienie tych skrzyń na zupełnie odwrotne. I wciskamy przycisk, ruszamy małym i dużym w prawym kierunku. Jest to jeden z najbardziej uciążliwych poziomów w całym dodatku ze względu na konieczność sterowania tymi owcami. Naszym zadaniem jest umieszczenie ich na tych wagach. W momencie, gdy jedna z owiec stoi na tej wadze, w jakiś tam sposób uruchamia ten mechanizm, przy pomocy żaróweczki widzimy, czy jest uruchomiony, czy nie. I teraz cała sztuka polega na tym, aby odpowiednio szybko umieścić te owce w zadanych pozycjach. Przejście dużym tak naprawdę nie stanowi większego problemu. Stajemy nim na trzeciej wadze i teraz już tylko umiejscowić odpowiednio wszystkie owce. Ups, to było na granicy.
Dobrze, i nawet pomimo tego, że owca już zgniała, otworzyły się drzwi i możemy ukończyć poziom. To dosyć skomplikowany poziom, wymagający myślenia perspektywicznego. Na początku musimy sobie zblokować drugie śmigło, koło którego przelecimy. Następnie czekamy na odpowiedni moment i przelatujemy przy pierwszym śmigle. Nie spieszymy się. Dopiero gdy miniemy ostrą krawędź drugiego śmigła, wracamy. I teraz musimy jeszcze także zaczekać na to, aż skończą się wydzielać te gazy. Tutaj jest blokada. Lecimy dalej. Tutaj zanim przebijemy się przez te deski, musimy sobie przygotować odpowiednie pole do spadania. Więc wsuwamy te elementy i teraz łapiemy bąbelek tak, abyśmy nie spadli na kolce. Wbrew pozorom jest to stosunkowo łatwy poziom. Wystarczy, że zadbamy, aby belka nie spadła na dół. A więc pierwsze co robimy, to stajemy na wadze, belka rusza do góry i usuwamy kolejne elementy z drogi. Teraz musimy jeszcze wsunąć tę skrzynię i w momencie, gdy belka znajdzie się odpowiednio wysoko, wysuwamy obie skrzynie. Dzięki temu w momencie, gdy on spadnie, zablokuje się na nich. I teraz możemy już po prostu przejść do końca. Nie ma już żadnych niespodzianek. Kopalnia jest jednym z najprostszych poziomów tego dodatku. Pierwsze co robimy, to kierujemy mała w stronę przycisku, aby go użyć. Dzięki temu będzie możliwe użycie windy, ale zanim skierujemy na górę duża, użyjemy koła do podniesienia ciśnienia w systemie. Ok, teraz już możemy kierować się na górę. Musimy przebić się przez te deski i o ile dusz nie jest w stanie spaść w tę wnękę, to mał jak najbardziej. Wysuwamy wagoniki z piaskiem, aby mał mógł bezpiecznie dotrzeć do przycisku. Po jego użyciu możemy już zakończyć poziom, bo otworzą się drzwi zarówno dla mała, jak i duża. Tutaj czasu na zastanowienie się nie ma, w związku z tym od razu tutaj zwabiamy sługusa i przechodzimy po kolejnych elementach, kierujemy się w stronę kawy. W trakcie gdy mał będzie pił kawę, my już przewracamy materacę, aby przygotować sobie miejsce do lądowania i schodzimy. Używamy doładowania, aby dostać się do dźwigni. Przekręcamy dźwignię i od razu kierujemy się w prawą stronę. Idealnie wylądujemy na materac. I teraz używamy obu przyspieszeń. Znajdujemy się jak najbliżej drzwi i ruszamy do wyjścia. Tak naprawdę ta katastrofa nie jest wcale taka nieunikniona. Wystarczy, iż mamy świadomość, że po drugiej stronie czeka na nas sługus. Dlatego pozbywamy się go w pierwszej kolejności. Umieszczamy na wysuwanym elemencie. Za chwilę spadnie. My w tym czasie pijemy kawę i ruszamy.
Poziom z domino. Zaczynamy od wypuszczenia owcy. Ruszamy również dużem w prawym kierunku. W przeciwnym wypadku nie zdobylibyśmy trzech gwiazdek, ponieważ bylibyśmy za daleko. Ok, owca stanęła na wadze. To spowodowało, że zaczęły się przewracać wszelkie belki. No i platforma się wsunęła. Możemy już teraz przejść dużem. A wcale nie uzyskamy jakiegoś super czasu. Ruszamy jednocześnie małym i dużym, żeby stanąć na platformie. Małym aktywujemy przycisk. Dzięki temu, że ruszymy odpowiednio szybko, miniemy wszystkie wystrzeliwane kiełbasy. Teraz przygotowujemy skrzynię. Przechodzimy na nie i ustawimy się na prawej skrzyni. I teraz kolejno spuszczamy poziom po poziomie, mała i duża na dół. Dobrze, teraz przy pomocy duża podniesiemy ciśnienie w systemie. I wracamy na platformę. Małym aktywujemy przy pomocy przycisku platformę do ruchu. Dzięki temu, że podnieśliśmy ciśnienie w systemie, ominiamy te wystrzeliwane kiełbaski i wychodzimy. I ostatni poziom. Tutaj mamy bardzo mało czasu, w związku z tym musimy się bardzo sprężać. I teraz zaczynamy od wyrzucenia bąbelka, żeby zabrać duża. I aby nas zmylić, autorzy przygotowali kilka miejsc, gdzie można podnieść ciśnienie, ale kierujemy się maksymalnie w lewy górny róg. Przekręcamy kołem i dzięki temu możemy nadąć się małym. A więc wdychamy L, czy cokolwiek to jest, i ruszamy do góry. W międzyczasie bąbelek, umieszczamy duża w bąbelku i teraz czekamy z dużem. Mała, bo odbijam trochę pada w prawą stronę, aby maksymalnie przemościć się w lewym kierunku. Teraz musimy dwa razy odbić się do góry. I dopiero zaczynamy spadać na dół. W tym czasie jak mało spada, dużo umieszczamy przy wyjściu i przebijamy bąbelek, czekamy. I teraz jak tylko małym spadniemy na sam dół, będzie nam potrzebny jeden bąbelek, żeby go zabrać z powrotem na górę, ale najpierw wciskamy przycisk. Dopiero przycisk otwiera nam wyjście przez tę bramę, przy której znajdował się dusz. I teraz jeszcze mała. Wyprowadzamy na zewnątrz. I przy odrobinie wprawy powinniśmy dostać trzy gwiazdki. I tak oto zdobywamy trofeum Łączymy się w bólu. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!